Popołudnie i wieczór pełen wrażeń. Tak można podsumować festyn sztuki lokalnej, jaki odbył się na stadionie LKS Świt w Starożrebach. Organizatorzy zadbali, by każdy znalazł coś dla siebie. Na przygotowanych stoiskach można było spróbować pysznych smakołyków, kupić książkę, ale nie tylko. Pączki są piękne, rogaliki, kartoflaczek, owoce, szmalec ze skwarkami, z ogórkiem. Zapraszamy na kiermasz książkowy, mamy książeczki do sprzedania, tak jak pani widzi, głównie dla dzieci mamy, mniejszych, większych troszkę. Gadżety Urzędu Gminy i również komisji, tak. Różnego rodzaju, no najwięcej dla dzieci, no i jakieś drobiazgi dla dorosłych. Nie zabrakło występu lokalnych zespołów. Ze swoim repertuarem wystąpił zespół Teodorki. Bo to nasza pasja i tak jedyna rozrywka po prostu dla kobiet ze wsi jeszcze samotnych, o w ten sposób powiem. I tak często się spotykacie, żeby śpiewać? To zależy od okoliczności, prawda? Jak zbliża się występ, więc próby są 2-3 razy w tygodniu, a tak to staramy się raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, żeby ten kontakt z sobą utrzymać, no i żeby po prostu pośpiewać. Członkowie uczniowskiego klubu karate do Tsunami Shuriken przygotowali pokaz. W klubie na zajęciach spotyka się około 20 osób w różnym wieku i jak sami przyznają, nie mogą bez karate żyć. Mój starszy brat kiedyś trenował i właśnie jak on trenował, to kiedyś byłem na treningu i chciałem tak samo, no i poczekałem 2 lata, no i poszedłem na trening. No ponieważ ja lubię się tak od czasu do czasu rozgrzać. Polecamy od 6 lat zaczynamy, bo to, że takie już dziecko jest takie trochę ogarnięte, że może coś tam po prostu w grupie współdziałać. No i tak jak ja mam 57 lat i jeszcze i też można. No. Mamy wsparcie dyrekcji szkoły, zarówno tutaj gminy też, pomagają nam finansowo w wyjazdach, w jakichś startach. Na scenie zaprezentowały się także Starożrebianki. Jak same przyznają, mają bardzo bogaty repertuar, który sprawdza się na każdej imprezie. Różne piosenki cygańskie i różne takie ballady, różne piosenki. Jakie nam się podobają, jakie starsze, dawniejsze piosenki, jakie jeszcze nasze babcie śpiewały, to różne. I teraz nowoczesne też. Chętnie jeździmy, po prostu czujemy się młodsze, docenieni, wynagrodzeni i tak dalej. Serca publiczności skradł występ Gminnej Orkiestry Dętej, która już wkrótce będzie obchodziła jubileusz stulecia istnienia. Jest to frajda i po prostu jednocześnie nauka. Później nam się to przyda w życiu. Ja ogólnie kocham muzykę, tak, więc dzięki orkiestrze mogę się rozwijać między innymi. Też gram na perkusji jak młoda, ale trochę dłużej. Odskocznią od takich obowiązków, nauki i tak dalej. Można sobie przyjść, pośmiać się, bo jesteśmy jak rodzina, trochę pograć. Lubię grać na różnych instrumentach. Generalnie ludzie chętnie słuchają orkiestry, no bo jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak to mówią. I generalnie ludzie lubią orkiestry. Kiedy się idzie gdzieś przez miasto i gra marsza, no to ludzie zawsze się zatrzymują, klaszczą. Zwykle tak jest. Myślę, że w Polsce jest taka tradycja orkiestr dętych i myślę, że będzie rozwijana cały czas.
Letni wieczór sprzyjał zabawie przy muzyce. Na scenie królowały dobrze znane wielu rytmy. Dla mieszkańców i gości z okazji festynu sztuki lokalnej przygotowano mnóstwo atrakcji dla bezpieczeństwa wszystkich. Impreza odbyła się na stadionie LKS Świt. Mieszkańcy byli stęsknieni trochę za tą imprezą, ponieważ ubiegłego roku był taki przerywnik, niezależnie od nas. Matka Natura nam ograniczyła to. Odwołaliśmy koncert i cały festyn w ubiegłym roku. W tym roku rekompensujemy to mieszkańcom. No właśnie, bawią się wszyscy, i dzieci, i dorośli, i młodzież. Zorganizowany jest przewidziany cały program i dla młodzieży, i dla dzieci, i dla starszych, i dla młodych. Chcieliśmy przedstawić to w taki sposób, żeby każdy było coś dla każdej osoby, dla starszej, młodszej i dla dzieci. Czyli dla gminy mieszkańcy są bardzo ważni. Najważniejsi. Zawsze byli mieszkańcy gminy mojej, są najlepsi, najkochańsi i uważam, że zasługują sobie na to, żeby godnie o nich dbać, nie tylko w formie infrastruktury, inwestycji, ale oczywiście i kultury i zabawy oczywiście. Pod sceną coraz więcej osób, a na scenie kolejne gwiazdy. Publiczność porwał i do śpiewu, i do tańca zespół Excellent. Wieczór zakończył koncert Jurka Jurgusa. Byłaś wiatrem w moich żaglach, spojrzeniem osuszałaś łzy i moje serce cicho skradłaś, na własność wzięłaś moje sny. Ja nie mam nic oprócz ciebie, może kilka nieoddanych zdjęć, chociaż czasem było tak jak nie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Staroźleb i okolic. Mam nadzieję, że zawsze będzie przy Was dobra muzyka i dobry duch. Tego Wam życzę. Pozdrawia Was Jurek Jorgus. Ta dziewczyna jest niedostępna. Ta dziewczyna jest musza. Śpiewać się wszystko. Ta dziewczyna jest niedostępna. Ta dziewczyna jest musza. Śpiewać się głośno, uwaga. I ta dziewczyna jest niebezpieczna, niedostępna, łamie serca. Ta dziewczyna jest niedorzeczna, muszę przestać się zadręczać.